Dzisiaj jubileuszowo, bo to już 10. odcinek naszych SEO Newsów. Dacie wiarę? Ale to nie koniec okazji do świętowania, bo nasz Michał został ostatnio team leaderem. Michałowi gratulujemy awansu. A co działo się w świecie SEO? W ostatnim czasie mogliśmy zauważyć, że Googlebot radykalnie ograniczył indeksowanie witryn na całym świecie. John Miller przyznał, że takie problemy rzeczywiście miały miejsce od 11 do 17 listopada, ale Google już sobie z nimi poradził. Dodał również, że problem dotyczył crawlowania cache'y AMP. Google już kilka tygodni temu zapowiadał zmianę interfejsu PageSpeed Insights. Teraz zmiany te zostały wdrożone. Oprócz tego otrzymaliśmy również zmieniony wygląd Google Search Console. Jak wyszło? Nowy design budzi raczej skrajne emocje. Google zależało na tym, aby zwiększyć przejrzystość, ale czy się udało? To już pozostawiam Waszej ocenie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Moim zdaniem, cóż, przynajmniej do siebie pasują. Odświeżanie interfejsu jest chyba ostatnio w modzie, ponieważ nowy design zaprezentowała nam także Senuto. Wprowadziła przy tym kilka feature'ów, które zostały przyjęte przez nasz dział z dużym entuzjazmem. Za wyróżnienie słów kluczowych z brandem oraz bez brandu duża okejka. Rel Canonical czy No Index? John Miller odpowiedział na pytanie, w jaki sposób lepiej blokować widoczność strony w wynikach wyszukiwania. Odpowiedział po naszemu, że to zależy, głównie od naszych intencji. Both of these options can be okay. Jeśli naprawdę chcemy, aby dana podstrona nie była wyświetlana w wynikach wyszukiwania, należy użyć No Index. Jeżeli jednak sytuacja dotyczy stron, które są niejako duplikatami i zależy nam na tym, aby użytkownik trafiał z wyników wyszukiwania na jedną stronę, która jest ważniejsza od pozostałych, należy użyć Rel Canonical. Ostatecznie efekt pewnie będzie taki sam. Nie zostaną one wyświetlone w wynikach wyszukiwania, ale przy No Index mamy większe prawdopodobieństwo, że strona nie będzie zaindeksowana. Co ciekawe, John Miller stwierdził, że są przypadki, gdzie warto użyć zarówno No Index, jak i Rel Canonical. Jako przykład podał sytuację, gdzie linki zewnętrzne kierują do zablokowanej No Indexem podstrony, której nie chcemy indeksować, a jednocześnie jesteśmy w stanie wskazać dla niej adres kanoniczny. I to już koniec naszego 10. odcinka. Lajkujcie, subujcie, to pojawi się 100, a może i 1000. Jeszcze razem przegonimy modę na sukces. Cześć!